tym roku zima kazała na siebie czekać. Jednak gdy już przyszła, pokazała swój lodowaty pazur. W styczniu temperatury spadają nawet do minus 20 stopni, a synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze zimniej. Ujemna temperatura szczególnie dotkliwie daje się we znaki mieszkańcom bloku położonego przy ulicy Wojska Polskiego. Znajduje się on przy siedzibie Animexu. Ja mogę panu powiedzieć, no zimnica, tak? Mieszkanie jest 14-15 stopni, jeśli nie włączone jest ogrzewanie, także jest bardzo zimno. Woda na parapetach zamarza i w ogóle no nie da się tak mieszkać, tak? Zimnica po prostu zimna. Grzyb na ścianach to już jakby dodatek do tego całego braku ogrzewania. Po prostu wtedy zaczyna żyć własnym życiem, wszystko dookoła. Remont zrobiłem w zeszłym roku, latem, a teraz znowu się nadaje do remontu w przyszłości. Tak, kwiaty wszystkie, które stoją na oknach, mają zamarzniętą wodę w zamiarze. To jest po prostu beton, no. Nie. Także generalnie wymarły mi wszystkie kwiaty. No niby to nie straszna szkoda, ale no to tak nie powinno być. Zimne temperatury w mieszkaniu nie wpływają jednak na wysokość rachunków. Na grzejnikach brakuje bowiem pomierników i nie ma jak udowodnić, że jest zimno. I przecież ja płacę cały czas za ogrzewanie. Jest 3,50 za metr kwadratowy, no to tam wychodzi około 150 paru złotych i ja płacę nadal za ogrzewanie, którego nie mam. Problem wynika z tego, że blok podpięty jest do instalacji grzewczej Animexu. Ten po deklaracji spółdzielni, że to ona sama zajmie się ogrzewaniem, przeniósł energię na halę produkcyjną. Wczoraj rozmawiałem dość długo z sąsiadami i oni stwierdzili, że to problem polega na tym, że no, spółdzielnia chyba nie bardzo coś tam się chce im robić. Władze spółdzielni miały pomysł, jak rozwiązać problem. Już w tym roku mieszkańców bloku miała ogrzewać nowo wybudowana kotłownia. Mieliśmy postawić sami własną kotłownię, no ale starałam się na początku o kredyt. Niestety nie bardzo kredyty banki chcą udzielać dla spółdzielni. Ustaliliśmy, że mieszkańcy się złożą na tą kotłownię, no ale mieszkańcy nie bardzo chcą się składać na tą kotłownię. No nie bardzo, nie wiem, niby wiedzą, ale każdy jeden ogląda się, jeden na drugiego się ogląda z tą wpłatą. I na razie dlatego nie mamy tych pieniążków na tą kotłownię, na budowę kotłowni. Potrzebna była kwota 160 tysięcy złotych. Złożono zamówienie na piec, za budynkiem zrobiono wykop. Brakuje tylko jednej rzeczy, pieniędzy. Jakby były pieniądze wpłacone, jest podpisana umowa z wykonawcą i jeżeli wpłynęłoby na konto wykonawcy 100 tysięcy, gdzie jest rozpisane właśnie te 100 tysięcy na mieszkańcach jest właśnie te 80 zł od metra kwadratowego, jeżeli wpłynie dla inwestora 100 tysięcy, to w ciągu 2 tygodni jest szansa na postawienie kotłowni. O pieniądze nie będzie łatwo. Kwota, którą w ciągu kilku najbliższych dni wyłożyć mieli mieszkańcy, to nawet kilka tysięcy złotych. Nam zostało narzucone 80 zł za metr kwadratowy, czyli tu na to mieszkanie wychodzi prawie 4 tysiące. No i przy zarobkach takich, jakie większość ludzi ma, czyli najniższa krajowa, to jest fizycznie niemożliwe. No bo no, nie ma skąd, tak? No i generalnie z tego co wiem, to chyba tylko 5 mieszkańców tutaj wpłaciło te sumy, a reszta koniec. Okazuje się, że ratunkiem dla mieszkańców bloku może być to, że wśród 38 lokali mieszkalnych 9 należy do zasobów komunalnych miasta Suwałki. To właśnie ZBM wyszedł z propozycją innego sposobu ogrzewania. Rozwiązaniem ma być energia elektryczna. My jako Zarząd Budynków Mieszkalnych w tej sytuacji preferujemy rozwiązanie polegające na umożliwieniu ogrzewania mieszkań poprzez energię elektryczną. I mamy projekt umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na budowę stacji transformatorowej niskiego napięcia przy tej nieruchomości do naszych 9 mieszkań komunalnych. Początkowo tego typu ogrzewaniem miało być objęte tylko mieszkanie ZBM-u. Oferta będzie jednak skierowana również do pozostałych mieszkań w bloku. Namawiamy i kierujemy taką ofertę, żeby jakby ta współpraca, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej, była rozciągnięta na pozostałe mieszkania. I w tym kierunku byśmy właśnie namawiali pozostałych właścicieli i oferujemy jakąś pomoc organizacyjną, też prawną, być może techniczną. Jeżeli mieszkańcy zdecydują się na ogrzewanie elektryczne, to mimo wszystko tegoroczną zimę
będą musieli przetrwać, dogrzewając się własnymi piecykami. Jeżeli podpiszemy taką umowę z zakładem energetycznym do końca lutego, to twierdzę i tak twierdzi zakład energetyczny, że następny sezon grzewczy byłby realizowany już za pośrednictwem energii elektrycznej.